Życie zaczyna się z chwilą pierwszego oddechu. Archimedes przyjmował, że w jednym ziarenku maku mieści się 10 tysięcy ziaren najdrobniejszego piasku. Ilość ziarenek piasku na planecie Ziemia szacuje się na około 5 000 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
Człowiek jest miarą wszystkich rzeczy, które znamy. Od początku istnienia planety przewinęło się przez nią 107 miliardów ludzi. To o 393 biliony mniej niż ziaren. Równania matematyczne nie mówią o tym, czym są rzeczy, ale o tym, jak się zachowują. Opisują dany obiekt poprzez jego cechy. Prawo psychofizyki Webera Fechnera mówi, że zwiększona intensywność bodźców zmniejsza możliwość odczuwania drobniejszych różnic sensorycznych. Prowadzi to do efektu spirali. Aby zadowolić rosnące sensoryczne potrzeby rozrywki, trzeba bardziej nasilać stymulację. Brakiem zrozumienia. W języku aborygenów nie istnieją słowa tak i nie, bo nie pojawia się tam nigdy zwątpienie. Wątpimy, bo posiadamy inteligencję. To ona wprowadza dualistyczny koncept świata. Stan pustki przez desygnaty zachodniej kultury jest odbierany jako coś negatywnego, a pustka ta jest stanem zupełnej czystości, jedności, z której wypływa natura. W XVII wieku nauka oddzieliła się od filozofii
za sprawą Bacona, który twierdził, że człowiek ma przejąć kontrolę nad naturą i ją posiąść. Od tego czasu żyjemy w patriarchalnym systemie, w którym nauka, jak i całe życie społeczne, jest oparte na dominacji i kontroli. Wcześniejsze poszukiwania miały doprowadzić do zrozumienia natury, by móc żyć z nią i w niej, w harmonii. Natura jest czymś żywym, a z żywym bytem należy się komunikować, a nie próbować przejąć nad nim kontrolę, bądź dominować, czy eksploatować. Działania takie doprowadzają do buntu, a ten do unicestwienia człowieka. Człowiek plącze się w pułapce czasu. Potrzeba stawania się oddala go od tego, kim tak naprawdę jest. W przyszłości stanę się kimś wielkim, kimś znaczącym, kimś dobrym. A co z momentem, w którym wypowiadane są te słowa? On już przepadł. Został zmarnowany dla tego fantazmatu. Proszę, nie stawaj się już więcej. Twórczość człowieka jest przekraczaniem samego siebie, w objawianiu samego siebie. Dobrze, rozgrzewamy się, tak? Uwaga, bo nie widzę. W procesie tracenia wzroku największym problemem jest poczucie, że staje się coraz bardziej zależny od innego człowieka. Owszem, można użyć sobie truizmów i często słyszę w odpowiedzi od bliskich osób, że każdy jest od kogoś w jakiś sposób zależny. Natomiast ja nie chcę być zależny. Ja cenię sobie swoje poczucie niezależności, swoje poczucie samodzielności. Efekt końcowy mojej rozgrywki zależy ode mnie. Nie zależy od mojego przewodnika, nie zależy od nikogo, kto mi będzie pomagał, tylko od tego, jak ja ten mecz rozegram.
Myślę, że gdyby osoba widząca starała się swoją przestrzeń postrzegać nie tylko oczami, ale też starała się tak jakby mniej skupić na wzroku, a bardziej koncentrować się, skupić się na słuchu, na zapachu, na dotyku, to są oczywiście kwestie ćwiczenia, ale myślę, że bez problemu mogłaby też przestrzeń jednocześnie odbierać wieloma zmysłami. Często powtarzam, i to jest taki trochę mój wytarty już slogan, że wszystko, co mam, mam dzięki temu, że nie widzę. Dzięki temu poszedłem na masaż, dzięki temu tak naprawdę gram w tenis, a wcześniej, zanim zaczął mi się pogarszać wzrok, to próbowałem grać w klasycznego tenisa, natomiast nigdy nie było to dla mnie. Nigdy nie widziałem piłki na tyle dobrze, żeby móc podjąć takie ryzyko. Ja czasami pół żartem, pół serio mówię, że moje życie to pasmo niekończących się sukcesów. Ja aż sam się dziwię, że sukces goni sukces. Trochę to się napędza, być może podświadomie to jest tak, że te sukcesy się rzeczywiście pojawiają. Natomiast jest to założona przeze mnie maska, oczywiście maska przed społeczeństwem, bo ja trochę wychodzę z założenia, że nie ma sensu pokazywać światu, że czasem jest po prostu do dupy, że czasem jest beznadziejnie. Więc gdzieś zdarza się, że gdzieś w takiej samotności po prostu ryczę, ale zdarzył mi się też taki incydent, że usiadłem na torach i miałem nadzieję, że wreszcie coś pojedzie, już na zasadzie takiej, że ja już nie mam siły tego znosić. Szczęśliwie dla mnie chyba i nie tylko dla mnie, dla wielu, tak mniemam, ludzi, nic przez dłuższy czas nie jechało, zacząłem się nudzić, zebrałem się z torów i poszedłem do domu. Tak naprawdę o naszej odmienności bardzo często stanowią inni, to oni określają to, czy ja jestem inny od nich. No, nie bez powodu fundacja, którą ja prowadzę, nazywa się Widzimy Inaczej. To założenie tego nie ma określać, że mamy wady wzroku, tylko nazwa tej fundacji ma pokazać, że możemy patrzeć na tę samą rzecz, ale widzieć w niej zupełnie co innego. Pierwsze spotkanie ze sobą niepełnosprawną jest wtedy, kiedy mamy lat kilka i słowa, które padają najczęściej z ust tego dorosłego człowieka są: ojejku, ale ten to ma źle, o jaki biedny człowiek. I ten mały dzieciak słyszy takie rzeczy, patrzy niewidomy i słyszy: o, trzeba pomagać. Potem sytuacja, i to jest to źródło, które zaczyna wybijać. Lepiej kształtować źródła u takich młodych ludzi. I tutaj ogromną rolę robi edukacja. Tylko jaki jest problem? W szkole edukują ci właśnie dorośli, którzy mają swoje poglądy na ten temat. No oni się kiedyś gdzieś tam może spotkali, może nawet nie spotkali się z danym tematem, nie spotkali się, nie wiem, z osobą transpłciową, z osobą ciemnoskórą, czy z osobą niewidomą, ale jest nauczycielem i on ma za zadanie teraz o tym opowiadać dzieciom. To jest w ogóle hipokryzja jakaś. No, to trzeba to robić absolutnie z sensem i przede wszystkim taki bardzo mądry truizm: nic o nas bez nas. To znaczy, jeżeli uczysz małe osoby o osobach niewidomych, weź do współpracy osoby niewidome, które opowiedzą same o sobie. Często jest tak, że jak rozmawiam z ludźmi gdzieś tam bezpośrednio, nawet czasami u siebie w gabinecie, jeżeli to są nowi ludzie, którzy niewiele czytali o nas, to na moje stwierdzenie, jakby co, to proszę mi przeczytać pewne rzeczy, bo ja jestem praktycznie niewidomy i niewiele widzę. No to słyszę często odpowiedź, że ale nie widać po panu.
Śmieszna dla mnie jest sytuacja, pan ma takie ładne oczy, nie widać, że pan jest niewidomy. I ja oczywiście w śmiech, gdzieś tam w duszy się śmieję, staram się tego nie robić oficjalnie, żeby nikogo nie urazić. Natomiast no, nie wiem, czy ładne oczy są oznaką tego, że ktoś widzi albo nie widzi. No, mam koleżankę, która ma przepiękne protezy i z daleka też nikt by nie powiedział w takim razie, że jest niewidoma, bo naprawdę ma świetnie zrobione protezy oczu. Życie człowieka i życie jędrki to trwa tyle samo w stosunku do masy. Ta jędrka sobie wleci, złoży te jajeczka, wpadnie do wody, ryby ją zjadają i to trwa ten motyl jednodniowy. I po tylu latach, po moich doświadczeniach, stwierdzam, że to kiedyś się z tego śmiałem, że to jest racja. Ile człowiek w stosunku do tej swojej masy przeżyje? Co jest najważniejsze w byciu człowiekiem? Chyba najważniejsze to trzeba lubić innych ludzi. Jeżeli lubi się, to człowiek łatwiej znosi, że ludzie są jacy są. Dla mnie najważniejsze w byciu człowiekiem jest bycie w zgodzie ze sobą. Empatia. Tak uważam. Do każdej istoty, która żyje. Prawda jest taka, że doświadczenia nas uczą, jakim człowiekiem powinniśmy być i w jakim otoczeniu się obracamy. Tak? Wyznaję zasadę, że jeżeli jestem na salonach, to tam powinienem siać patologię, a w patologii powinienem siać ogładę. Lubię taki chaos, jeżeli chodzi o bycie człowiekiem. Myślę, że co najmniej dwie rzeczy. Pierwsza to możliwość bycia świadomym, czyli rozumienia tego, co się dzieje. A drugie, dzięki tej świadomości, rozumieniu tego, czego się chce. Najważniejsza jest rodzina i dlatego, bo oni o nas dbają i pomagają innym też. Umiejętność dostosowania się do różnych sytuacji, ale nie chodzi mi o dostosowywanie się takie, żeby jakoś komuś ulegać jakimś presjom zewnętrznym, tylko umiejętność rozumienia sytuacji, które dzieją się dookoła. Ja mówię, ja wszystkich jakoś biorę zawsze, żeby był człowiek dla człowieka. The most important as a human being is to have compassion to a fellow man and to all people. Doświadczyć różne rzeczy i że codziennie jest nowa niespodzianka. To daje radość, ale też smutki czasami, ale ogólnie pozytywna rzecz być człowiekiem. Najważniejsze jest człowieczeństwo i traktowanie drugiego człowieka, zwłaszcza kiedy my mamy dobrze, a ktoś ma źle i w odwrotnej sytuacji. Ja lubię ukojenie i ja lubię się malować na toczkę i ja lubię jeść połoneczki. I think the most important thing for a human being is kindness. And sometimes people forget what it is. Myślę, że najważniejsze w byciu człowiekiem jest popełnianie błędów. I druga rzecz, słuchanie się w intuicję i dbanie o intuicję. Nie oceniamy. Nie oceniamy drugiego człowieka, nie oceniamy sytuacji. Jest to bardzo trudne.
bo jesteśmy kłębkiem emocji tak naprawdę. Nie jesteśmy doskonali. Dla mnie być człowiekiem ważne jest to, żeby się wyrażać, żeby być sobą i nie wstydzić się tego, kim jesteśmy, niezależnie od tego, jaką mamy orientację czy płeć i żeby po prostu rozumieć drugiego człowieka takim, jakim jest. Każdy z nas jest wolny i musimy pamiętać o tym, że wolność kończy się tam, nasza, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Żeby to, tak jakby człowiek nie wyglądał jak wszystkie dobre postacie z bajek Disneya. Ja się sam klasyfikuję jako... jako subkultura, czyli punk. I tak jakby, żeby po prostu, no, kolokwialnie mówiąc, system. A żeby tak jakby nie kroczyć za tym wyścigiem szczurów w pokrótce i no. Przede wszystkim asertywność, żebyśmy właśnie nie ulegali wpływom innych ludzi i też paradoksalnie chyba może wpływom środowiska. Słuchaj, wyrażanie własnego siebie, nie? Trzeba wiedzieć, kim się jest i po co się żyje, co nie? Mam rację? A ty po co żyjesz? Ja żyję po to, żeby kochać drugą połówkę. Dzisiejszy dzień jest po to, żeby być uśmiechniętym. Oddałem ci okulary takiemu niepełnosprawnemu, co nie? Fajne miałem okulary. I powiem ci, że jestem zadowolony z dzisiejszego dnia, nie? Taki... Bardzo ważne jest też, żeby wiedzieć i znać swój cel w życiu i to, co się chce robić w swoim życiu. Bo jak nie ma tego celu, który może być drugi człowiek, albo jakaś misja, no to życie nie ma sensu, a wtedy bycie człowiekiem nie ma sensu. Szczęście! Szczęście! Anioł stróż! I to mówi ateista! Anioł stróż! Nie wiem! To, że na byciu człowiekiem się nie kończy, że warto pamiętać o tym, że jest bardzo wiele różnych światów, które nie są ludzkie. Najważniejsze dla mnie to jest życie wieczne, które utracili ludzie na samym początku. A myśli pan, że pan będzie żył wiecznie? Mam taką nadzieję. Thank you.